Hulajnogi urozmaicają koloryt miasta, ułatwiają nam funkcjonowanie, ale też stwarzają dużo problemów. Wiele osób się skarży, że hulajnogi są porzucane byle gdzie, byle jak. Szczerze mówiąc, taki był zamysł, żeby je zostawiać w różnych miejscach, ale niekoniecznie, drodzy użytkownicy, trzeba je rzucać na podłogę. Ale jak to właściwie jest z tymi hulajnogami? O to spytamy dzisiaj pana Darka Ślączaka. Proszę powiedzieć, jak właściwie traktować hulajnogę? Czy jest to pojazd, który obowiązują takie same zasady i jak rowery, jaką prędkość mogą rozwijać. No bo generalnie ostatnio zdarzyło się tak, że było parę kolizji z udziałem hulajnog, właśnie. No właśnie, hulajnoga elektryczna jest osobną kategorią pojazdów, już wyróżnioną w przepisach na naszych drogach. Hulajnoga elektryczna to coś innego niż zwykła hulajnoga albo dyskorolka albo rolki. Natomiast już obowiązują kierowców, użytkowników hulajnóg właśnie specyficzne przepisy dedykowane takiemu właśnie urządzeniu. To, co w pierwszej kolejności my zawsze pragniemy podkreślić, to hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. To potrącenie, o którym pani powiedziała, potrącenie w centrum Obola, przecież na skrzyżowaniu ulicy Reymonta z Ozimską, w finale kobieta, potrącona kobieta trafiła do szpitala, więc to naprawdę mogą być takie dotkliwe już kontuzje, nie drobne, nie delikatne potrącenia. Stąd właśnie te przepisy, które chociażby ograniczają prędkość, jaką możemy rozwinąć na hulajnodze elektrycznej. To jest 20 km na godzinę. Natomiast musimy mieć na uwadze, i to jest bardzo ważne, jeżeli już poruszamy się hulajnogą elektryczną po chodniku, a możemy w pewnych sytuacjach, to ta prędkość musi być dopasowana do prędkości pieszych i bezwzględne pierwszeństwo mają właśnie pieszy. My musimy jechać na hulajnodze elektrycznej po chodniku w taki sposób, żeby kompletnie pieszym nie utrudniać poruszania się. Ale generalnie te hulajnogi powinny się poruszać ścieżkami rowerowymi, rozumiem. E, I e, Okej, okay, rozumiem, że 30 km na godzinę, a takie hulajnogi są, to już jest za duża prędkość, ale czy wy w jakiś sposób interweniujecie, jak widzicie, że ktoś jedzie za szybko na hulajnodze, czy są jakieś przepisy, które też mogą nakładać jakieś kary na użytkowników, którzy źle użytkują te hulajnogi i jeżdżą za szybko. Użytkownicy hulajnóg podlegają pod ten sam kodeks wykroczeń i pod ten sam taryfikator jak kierowcy samochodów osobowych. Więc, chociażby, jeżeli ktoś jadąc hulajnogą elektryczną będzie w tym czasie rozmawiać przez telefon komórkowy, spotka go ta sama kara, ten sam mandat co kierowcy samochodu osobowego. Tak samo w przypadku, kiedy chociażby przejeżdża taki użytkownik hulajnogi elektrycznej przez przejście dla pieszych, a nie jest to przejazd dla rowerów, również tutaj może go spotkać mandat. Tak samo ja za podpływem no, czasami y, policjanci podejmują interwencję, Okazuje się, że ktoś, kto wypożyczył hulajnogę elektryczną, myślał sobie, że wróci, bo nie chce jechać samochodem, bo był gdzieś w restauracji, wypił 2 trzy piwa. No, tutaj również ja przypomnę, że jeżeli to jest na wykroczenie, czyli poniżej pół promila, y, mandat 1000 zł, jeżeli to już jest przestępstwo, no, to te konsekwencje są znacznie, znacznie poważniejsze. Więc ja ostrzegam i przede wszystkim y, pragnę poinformować, że wsiadając na hulajnogę elektryczną, Musimy brać pod uwagę to, że podlegamy pod te same przepisy co kierowcy samochodów osobowych. Czyli drodzy użytkownicy hulajnych, pamiętajcie o tym, że kary za różnego rodzaju wykroczenia drogowe dotyczą również Was. No i przede wszystkim bądźcie mili uprzejmi dla innych, którzy użytkują te same drogi i te same chodniki.